Juriju, macie jakieś wątpliwości? Mówię ci, wykończyliśmy tych buntowników. Aleksiej na swoim laptopie tłukł szkielety i jednocześnie próbował mnie przekonać o naszym zwycięstwie. Od tygodnia o nich nie słyszeliśmy. Żadnych strzelań, nic. Granica jest szczelna, składy zaopatrzenia zniszczone, po wszystkim. To już koniec, szczególnie po tym, jak ich upiekliśmy artylerią. Wątpię, żeby komukolwiek z nich zostało werwy na kontynuację działań. Jeden tydzień jeszcze niczego nie dowodzi. No to poczekamy kolejny tydzień. Stanu wojennego nie trzeba było wprowadzać, to i nasz stan gotowości wyższej niedługo zniosę. Za oknami zapadła pełna noc. Godzinę później spieszyliśmy biegiem do naszego śmigłowca. W końcu mieliśmy nocny dyżur. Jakiś budynek płonął w wiosce nieopodal Chinkwali. Na początku nikt nie wiedział, o co chodzi. Lokalna policja też nie wiedziała, w czym rzecz. Następnie doniesiono o strzałach w wiosce. Z takimi wieściami dowódca bazy rozkazał wysłać tam dwie drużyny piechoty w BTR-ach. Lecz nigdy tam nie dojechały. Wpadły w pułapkę. Jeden trafił improwizowany ładunek. I tak cały oddział znalazł się pod ciężkim ostrzałem od strony drogi. Zebraliśmy się natychmiast, by ewakuować zranionych żołnierzy. Mi-28 LOT 109 miał nam zapewnić osłonę z góry. No proszę, jak słyszymy, to nie wszystko, jeżeli chodzi o bojowników. Jeszcze ich tutaj trochę zostało. Kolejna misja w nocy, której bardzo nie lubię, jak już się raz dowiedzieliśmy. W zasadzie z samymi misjami nocnymi nie mam wiele problemów, tylko chodzi najbardziej o lądowania, gdzie jak lądujemy w zupełnej ciemności, to lądujemy w zupełnej ciemności i instrumentów nie widać, ziemi nie widać, albo jedno, albo drugie przez noktowizję i coś nas zawsze oślepia. Więc to jest naprawdę suboptymalne. Włączmy sobie nokto i lecimy do Chinkwali. Tak, ten amerykański chłopak, który robi voiceover do tej kampanii, ma straszne problemy z wymawianiem rosyjskich, gruzińskich, osetyjskich miejscowości. Ty Chinkwali. Chinkwali, kolego, Chinkwali. Notabene, jeżeli chodzi o tego głównego, który się wciela tutaj w rolę Jurija Maksimowicza Protasowa. Nie wiem, czy to nie jest ten dyżurny rosyjski voice actor, którego często można usłyszeć w takich... On chyba nawet dla War Thundera ostatnio, dla Gaijina pracuje, tak? Robi te voiceovery do ich filmików. Z czego voice actor, oczywiście ten voice actor, człowiek, który prawie bezbłędnie mówi po angielsku i pracuje w Rosji. Czy to jest Rosjanin? Nie wiem. Wciągnijmy sobie. W ogóle wygaśmy sobie światła, skoro już wylatujemy z nad lotniska. Scullers, this is 103, passing the initial waypoint at 200 meters. 103, Scala, copy. Jak widzicie, absolutnie nic, kurde, nie widać. Aktywujemy sobie oczywiście uzbrojenie, gdyż będziemy tego potrzebować. Nawet tego, kurde, nie widać. Troszeczkę po omacku. Dobra, powinno być wsio. O, błyszczy. Dobra, przytłummy celownik. Commander, heading 090. I zwrot 90, kurs 90, czyli na wschód bezpośrednio, wzdłuż tej tutaj drogi, tak ładnie podświetlona, jak łańcuszek na choinkę, a my będziemy musieli wyciągnąć chłopaków z opresji, i to nie lada opresji, bo jak się okazuje, znowu jakieś bojowniki napadły naszych żołnierzy. No właśnie, tylko gdzie konkretnie? Podobnie są pod ostrzałem. No coś tam mi mruga. Mogą być zwykłe światła, tego nigdy nie wiadomo. No troszeczkę... Nie, to na pewno nie jest przypadek, że to tak błyszczy. O! Ono, teraz to błyszczy.
Co to jest? Smugawce oczywiście. No a jakże? Ale w nich prują. O Boże! No to musimy wejść tam na ciepło. Na szczęście mamy rakiety i UPK. Więc powinniśmy zrobić tam masakrę. Kilkoma dobrymi przelotami. Ale dajcie nam jakiś kontakt, gdzie chłopaki jesteście. No, trzeba powiadomić Kasztet, że mamy ich na widoku. Jakąś akcję przynajmniej. Bardzo dużo smugowców. Smugacze z lewa, z prawa. W sumie tak, na drodze byli, tak? Kasztet 103, approaching objective area. Visual on tracer fire. Copy, contact armor. Roger, contact armor. Armor 103, come in, armor. This is armor, I ready to clear. Armor, sit rep. Pin down on the road, have KIAM wounded. UBTR in the shop. Fires to the north, FBI to the village. We need to evacuate the wounded KIA, over. Roger, mark your position. 103, check green clear. No tej flary tak specjalnie zobaczę, ale okej, wiemy, że oni są na drodze, więc to co do nich próje, to muszą być bojownicy. 109-103, running in on hostile fighters. Then I'm going to land next to the armor on the south roadside. You'll provide top cover. 109, copy. Więc zróbmy nawrót. I ich rozpieprzmy z rakiet. Mamy ich trochę, więc grubiaństwem byłoby wszystko zachować dla siebie. Podzielimy się i to szczodrze. No dobra. Opa. Pięknie. Tośmy ich wytłukli. Pytanie, czy ich jeszcze coś tam zostało. Zrobimy jeszcze jeden nalot poprawczy. Jeżeli nie są głupi, to miejmy nadzieję, że zjorgnęli się, że przyciął śmigłowiec i zaczyna ich ostrzeliwać i się wycofają. Znaczy, wolałbym wszystkich wybić oczywiście, ale niech się tym zajmie może 109, bo oni mają sprzęt do walki nocnej stricte. No, okej, jeszcze jeden. Może jeszcze jeden nawrót zrobimy dla pewności. Żeby nie ostrzelali nas, jak będziemy na ziemi. Commander, looks like the fighters got quiet. We can land. A, no to dobrze. Czy zdechli, czy nie? Ucichli na pewno. Jest to tyle. Tyle na naszą korzyść. 109 będzie zabezpieczał od góry. Gdziekolwiek on jest, go nie widzę. Szkoda, że nie mamy termalnej wizji. Byśmy mogli ich łatwiej wypatrzeć. Wszystkie ciepłe rzeczy w ten sposób. Mamy sobie światło, żeby nas nasi widzieli. I 105, znaczy 109, przepraszam. Chyba gdzieś tam krąży. Najbardziej nam zależy na tym, żeby teraz... No tak wyglądamy, prawda? Absolutna ciemnia. Zależy nam teraz, żeby stracić odrobinę pułapu. I najgorsza rzecz to będzie wyhamować i działać czy to na instrumentach, czy to na wizji. A tak powiem wam szczerze, nic nie widać, jak się zdejmie noktowizję. Prawie nic.
sobie, moi mili. Troszeczkę przyhamujemy. No, jesteśmy jeszcze wysoko. Dobra, jeszcze jeden obrót dla wytracenia pułapu. Powinniśmy być w dobrym stanie, żeby do nich podejść, przycupnąć. I chłopaków stamtąd zgarnąć. No, przynajmniej mamy co nieco oświetlenia z tych płonących wraków. To tyle dobrze. Chociaż powiem wam szczerze, że absolutnie nic nie widać. Ja najbardziej się boję drzew wszelkiego rodzaju. Ale przynajmniej mogę bez noktowizji widzieć instrumenty, na czym mi najbardziej zależy. Wskaźnik RPM-ów, obrotów i to, jak szybko opadamy. Dzięki temu nie wpadniemy w żaden komin powietrza zstępującego ani nic z tych rzeczy. Teraz już mamy złapany trym, to możemy spokojnie, powoli, pomalutku się osadzić na glebie. Nieopodal chłopaków. Podejdźmy delikatnie. Jak najbliżej się da, w końcu mają rannych, nie mogą z nimi kicać przez, prawda, nie wiadomo jak daleki dystans. O mój Boże, jak ja nie znoszę lądowania właśnie w nocy. Nie ze względu na to, że to się czymś różni specjalnie od reszty lądowań. Tylko właśnie przez tą noktowizję. Albo nie widać... Znaczy, o, jak jest tak jak teraz, to jak mamy podświetloną strefę lądowania, okej. Tylko w niektórych z tych misji nie wiedzieć czemu nie podświetlają nam naszych baz. I lądowanie na lądowiskach, na padach musimy robić absolutnie w ciemności. I skakać między noktowizją a instrumentami. I to... Za przeproszeniem, pierdolca można dostać. Okej, okay. Podlećmy sobie teraz do nich, jak już jesteśmy na tyle nisko i blisko. Ale absolutna ciemnia, powiem wam. Strasznie bezgwiezdne niebo, można powiedzieć. Gdyby nie te wraki płonące, to ja bym nic nie widział. No może tam trochę z tych sygnalizacji lamp drogowych, ale tak poza tym to nic. O, mamy jakichś chłopaków siedzących na glebie. No dobrze, że podszedł. Witam. No właśnie, zbieramy ich, a potem szybka prosta do szpory. Uff. Jest to upierdliwe, jeszcze jak. Nie wiem, jak będę wylądował w szporze, jeżeli tam nie będzie oświetlone tak jak tutaj, to będzie masakra. Tego najbardziej nie lubię w tych misjach nocnych, że nie podświetlają nam lądowisk. Dopiero jak wylądujemy, to podświetlają. No, po co? Hello. Okej. Dobrze, że mamy tą lampkę z przodu. No i tak, to tak dopiero na samej ziemi to widać cokolwiek. Kolizyjne sobie wyłączmy, bo to taki czerwony migacz, nie ma po co. Dobra, powinniście się zbierać, chłopaki. Fajnie wygląda w nocy ten Mi-8. Dostojna bestia. No właśnie. Wzięliśmy rannych i teraz wypadałoby ruszyć z powrotem do szpory, ich wysadzić, ale już czuję, że jesteśmy o wiele ciężsi. Oj tak. Uła. Uła. Oj, to lądowanie nie będzie przyjemne, już tak prognozuję. O, no.
Oderwać się z ziemi jest problem. Goddammit. No już ledwo do osi... O! O cholera. Jeszcze jacyś buntownicy się odezwali. Proszę. Okej. Okay. Znieśmy się. Do czego tam strzelają, to nie wiem. Ale coś im za skórę wlazło. No dobra. To my się stąd zwijamy. I wracamy na tę sojuszniczą bazę. Tylko nabierzmy rozpędu i pułapu przez to. No, no to akurat skorzystamy z okazji. Powiedzmy Kasztetowi, zdajmy raport. Kasztet 103, friendlies medevac, wounded on board, over. Copy, 103, proceed to Shapura, medics are standing by. 103, copy Shapura. 109, cover the objective area. Friendlies are en route, 5 to 7 minutes out. 109, copy, holding. Nice, okej, okay, to teraz powrót do Szpory. Kawał drogi nas czeka z powrotem i zobaczymy się w zasadzie. Już ja tam będę podchodził do lądowania. I coś mi się zdaje, że będzie to niezwykle stresujący zabieg. Tak jest. Po raz ostatni przelatujemy nad strefą działań. Ci żołnierze, którzy tam zostali, miejmy nadzieję, że dadzą sobie radę. Ktoś po nich przyjedzie, albo chociaż oczyszczą gdzieś wioskę. Rannych my zdajemy do szpitala. Tam, gdzie i ostatnio ten jeden biedak trafił. No żeż cholera jasna, jak... A nie mówiłem? A nie mówiłem? O, za nisko, za nisko. Okej, okay. W górę, w górę. O, o, właśnie, właśnie przekroczyłem próg obrotów. Musimy troszeczkę wyciągnąć. I to jest dokładnie to, o czym cały czas mówię, ale ponieważ patrzę przez noktowizję, to nie mogę patrzeć na instrumenty. I spadliśmy poniżej RPM-ów. I to jest dokładnie to, o czym mówiłem. Tak też redukujemy kolektyw, próbując się osadzić. Odzyskujemy tym samym energię. Załączamy stabilizator. Strasznie nie lubię tego latania w nocy. Oj. Oj, teraz nam włączyli. Teraz nam włączyli oświetlenie. Wow, dzięki. Łaski bez. No kurde. Lądować w absolutnej ciemni, no. Ale teraz, no to by się przydało. To by się przydało, kiedy podchodziliśmy do lądowania, tak? O mój Boże. Co za debile. Przydałaby się jakaś taka możliwość nawiązania kontaktu na przykład z lotniskiem i powiedzieć: hej, jesteśmy już na ostatniej prostej, podświetlcie nam jeden pad. Okej, okay, to by było super. A wtedy mógłbym wyłączyć doktowizję, mieć oczy na instrumentach i ładnie nakierowywać się na podświetlony pad. A tak niestety, oh well. No cóż, jeżeli ich wysadzimy, w takim razie ostatnia prosta na skałę i tam wracamy. Commander, everyone's off, ready to go. Kasztet 103, personnel unloaded at Shpura. Copy 103, RTB. 103. Tak jest, no zaleta jest taka, że jesteśmy lżejsi, żeśmy zrzucili trochę chłopa, wypili trochę paliwa też. Oh well. Ale to był dobry przykład tego, o czym wielokrotnie wspominałem. Jeżeli przekroczymy, znaczy ten limit, prawda, obrotów na minutę, to no to możemy się troszeczkę usmażyć. Dobrze pochyliłem nos do przodu, nabraliśmy troszeczkę prędkości horyzontalnej i mogliśmy obniżyć kolektyw i zregenerować obroty.
Scala 103, passing the destination waypoint at 200 meters. Turning to final. Roger 103, final at 200. No i ostatnie podejście już na skałę. Już jesteśmy wyfrasowani, zwolnieni. Tutaj nie mamy tylu przeszkód dookoła, więc podchodzi się trochę łatwiej. Ale ponownie, jak sobie spojrzycie poza to kółeczko podświetlone, to wszystko dookoła jest ciemne, no praktycznie czarne, tak? Taka melasa totalna. I jak ja w tym mam lądować, to ja nie wiem. Uff. No ale jeszcze troszeczkę i przycupniemy sobie. No tutaj i będzie spokojnie. I misja kolejna zaliczona. O Boże, wreszcie. Alright, time to shut her down. O, ci nam nawet świateł nie włączyli, no ładnie. Nie znoszę takiej misji, znaczy, no takich lądowań, prawda. No ja dziękuję wam za uwagę. I zobaczymy się w kolejnej operacji w południowej Osetii. W zasadzie jeszcze 3 czy 4 misje nam zostały. Do zobaczenia wkrótce, cześć.